Dzień dobry Państwu. Tomasz Parol, Fundacja Anioły Sprawiedliwości, portal anulujdług.pl i portal anulujmandat.pl. Na kanale portalu Anuluj Mandat jesteśmy i zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Finanse w ciężkich czasach, w trudnych czasach, w którym staram się przybliżyć kwestie zarządzania własnymi finansami i kwestie, jak w rzeczywistości wyglądają nasze finanse i nasze możliwości w przypadku, kiedy musimy się zmierzyć z różnego rodzaju bandytyzmem, przemocą finansową ze strony państwa albo ze strony podmiotów uprzywilejowanych, takich jak banki, jak fundusze sekurytyzacyjne, jak firmy windykacyjne wszelkiej innej maści, jak firmy pożyczkowe, a także jak różnego rodzaju organy państwa, które pod egidą państwa i będąc emanacją państwa polskiego starają się jak najgłębiej włożyć rękę do naszej kieszeni i starają się nam zabrać jak najwięcej z tego majątku, który sobie wypracowujemy na bieżąco, które odkładaliśmy przez lata, które jest dorobkiem naszego życia. Obecnie, tak jak wyjaśniałem w poprzednich nagraniach, jesteśmy wszyscy ofiarami takiego bandytyzmu bardzo szerokiego, takiego permanentnego oszustwa, z którego bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, bo myślimy, że tak po prostu jest i że tak musi być. Jesteśmy troszeczkę jak człowiek z łagru, który całe życie żył pod butem satrapy, pod butem jakiejś takiej zbrodniczej ideologii. Całe życie był prześladowany, całe życie był wyzyskiwany, całe życie był niewolnikiem i jemu się wydaje, że tak po prostu świat wygląda, bo on nie ma żadnych innych informacji, żeby gdziekolwiek było lepiej, gdziekolwiek było inaczej. Car go uciskał, teraz mamy wojnę na Ukrainie, teraz Putin i cała władza państwowa rosyjska nim rządzi, on się na to godzi i państwem, czyli wami, też rządzą tak zwane przepisy prawa, które z praworządnością i taką prawdziwym prawodawstwem mają niewiele wspólnego i się na to godzicie. Godzicie się na przemoc państwową, godzicie się, bo nie wiecie, że to może wyglądać zupełnie inaczej. Zapomnieliście, że kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej. Już teraz wszystkim się wydaje, że po prostu to jest coś normalnego, że państwo zabiera, to coś normalnego, że ciągle jesteśmy zakładnikami banków, płacimy wszelkiego rodzaju haracze, że mamy wiecznie kłopoty finansowe i że bez względu na to, ile pracujemy, ile czasu poświęcamy na dorabianie się, na organizowanie sobie środków, na pomnażanie majątku, to jakoś tak nie widzimy szczególnie, żeby ten majątek nam się pomnażał, a przynajmniej większość społeczeństwa tego nie widzi. Natomiast obecnie zapewne wielu z Was zauważa, że ten majątek Wam topnieje, że środków jest coraz mniej i nie jest to tylko wynik wojny, to jest wynik permanentnego działania państwa, wypracowania sobie przez państwo takiego oto modelu standardowego, który polega na tym, że zabiera się aktywnemu obywatelowi jak najwięcej. Czym bardziej jesteście aktywni, czym większe ryzyka podejmujecie, tym więcej wam się będzie zabierać i tym bardziej pasożytować na was będą różne organizacje, organizacje typu banki, organizacje typu różne firmy finansowe, organizacje typu rzekome NGOsy czy rzekome firmy, które z finansami nie mają nic wspólnego. O tym właśnie chcę teraz powiedzieć. Wielokrotnie w poprzednich nagraniach wspominałem o czymś takim, że bardzo często ludzie, chcąc sobie poprawić sytuację, będąc w kłopotach finansowych, będąc indagowani, napastowani
spamowani przez różnego rodzaju windykatorów. Ładują się w jeszcze większe kłopoty, bo im się wydaje, że robią, poprawiają sobie sytuację, albo że działają racjonalnie, a w rzeczywistości nie. Z czego to wynika? Otóż ulegacie Państwo bez przerwy tym samym podstępom, bardzo zresztą dawno wypracowanym. One oczywiście się modyfikują, one się dostosowują do sytuacji, dostosowują się do tego zwiększonego stanu zagrożenia, dostosowują się do tej frustracji, z którą macie Państwo teraz mocniej do czynienia, gdyż ona wynika z tego, że jesteście po okresie pandemii, że jesteście po okresie bardzo dużego wysiłku finansowego, że jesteście Państwo w sytuacji, gdy zmieniają się straszliwie warunki, jeżeli chodzi o otoczenie biznesowe i finansowe. Jesteśmy w okresie tak zwanej, to jest takie modne słowo, stagflacji, czyli z jednej strony stagnacja, bo się nie rozwijamy, z drugiej strony, czyli nie ma dynamiki żadnej wzrostu, z drugiej strony jest inflacja, czyli wartość naszych środków, naszego pieniądza maleje. Tak, to się potocznie nazywa drożyzną. To są zupełnie adekwatne sformułowania, jeżeli chodzi o nasze życie. Czyli mamy coraz mniej pieniędzy w kieszeni, coraz bardziej się w te nasze kieszenie zresztą sięga i coraz większe obciążenia z tym związane ze względu na to, że podwyższają się ceny energii, a także ze względu na wojnę, która jest za granicą, która jest za naszą bliską granicą. Przyjęliśmy już, dzisiaj czytałem, że 2 600 000 uchodźców. To jest bardzo dobry odruch serca. Polacy bardzo na tym skorzystają. Ja o tym na ten temat wyjaśniałem w jednym z pierwszych moich wideo z tej dzisiejszej serii, że w tej chwili to jest taka szansa dla Polski, że pojawiają się ci uchodźcy, którzy są de facto zapleczem swoich żołnierzy, którzy muszą pracować, którzy chcą pracować. I to są tacy oczekiwani uchodźcy, których by chciała swego czasu Merkel. Taki właśnie zapraszała, ale takich nie dostała. No i po pierwszym obciążeniu, które teraz jest i które dla nas jest bardzo kłopotliwe i czasem powoduje frustrację, będzie duże odbicie, dlatego że państwo ukraińskie w ten sposób szereg swoich aktywności, szereg swoich działań, tych, które mają prowadzić do podnoszenia, do gromadzenia środków, żeby zasilać państwo ukraińskie, Ukrainę w broń, żeby być zapleczem ekonomicznym dla walczących Ukraińców, będzie musiało to zaplecze wypracowywać w Polsce tymi ludźmi, którzy tutaj są, ale także firmami, które tutaj się będą przenosić, kontraktami, które się będą przenosić, a także transportem, który się będzie przenosić ze względu na to, że Morze Czarne jest coraz bardziej wyłączone. Ja o tym wspominałem, ale wróćmy do tematu zasadniczego dzisiejszego naszego spotkania, czyli do podstępów. Podstępów, którym ulegacie ze strony banków i firm windykacyjnych. Otóż ja o tym mówiłem, że wielokrotnie spotykamy się z taką sytuacją, iż wydaje nam się, że bank, tak nam mówiono pewne jak w banku, takie powiedzenie jest, tak? Jest powiedzenie, że bank to jest instytucja zaufania publicznego. Mówiono nam, że bank to jest krwioobieg gospodarki. Nie, krwioobiegiem gospodarki, proszę Państwa, to jest swobodny przesył finansowy, to jest swobodny obrót finansowy, to jest krwioobieg gospodarki. Jeżeli bank pełni rolę drenażera, to on już nie jest krwioobiegiem gospodarki, tylko on jest elementem drenującym gospodarkę, elementem zubażającym społeczeństwo. To państwo tworzycie gospodarkę, to pan, panie Kowalski, pani Nowak, pani Wiśniewska,
Ty, młody człowieku Śliwiński, tworzycie gospodarkę. Wszystko zaczyna się, jeżeli chodzi o cały dobrobyt, na waszej pracy, na waszej kreatywności i na waszym działaniu. Tak naprawdę bez aktywności ludzkiej, bez chęci wypracowywania swojego majątku, bez chęci kreatywnego działania, bez umysłu naszego, żadna gospodarka funkcjonować nie może. I tak naprawdę to wy jesteście podmiotami, które zasilają tą gospodarkę. Krwioobieg to jest taka linia transportowa, która ma wam dawać tlen, czyli wam ułatwiać pracę, wymianę środków i usług, czyli powinna udrażniać, umożliwiać wszelkie działania, wszelką waszą aktywność, unikając jak najbardziej wszelkich obciążeń i przeszkadzajek. Niestety banki wypracowały swoją rolę już ponad 100 lat temu w Ameryce, ale to potem przeszło na nas. Zresztą do tego to zmierzało, że stały się jakby głównym drenażerem, to znaczy podmiotem, którego nie możemy ominąć zazwyczaj w wymianie gospodarczej i który tak naprawdę zajmuje się wikłaniem nas, zadłużaniem nas i zubażaniem nas i poprzez banki właśnie następuje ta ciągła redystrybucja dóbr, czyli wypompowywanie majątku od osób fizycznych, od moich, waszych, z moich waszych zasobów do tak zwanych osób prawnych, do wielkich molochów, które są zarządzane przez, jak to już wiemy dzisiaj, garstkę ludzi, garstkę społeczeństw, garstkę osób. Mówi się, że 100 osób na świecie posiada obecnie blisko 99% całego majątku, który funkcjonuje na świecie. No jest taka dysproporcja dróg, ponieważ ten drenaż trwa cały czas. Ten drenaż trwa i te wypompowywanie dóbr, te wypompowywanie majątków, które gromadzili nasi ojcowie, nasi dziadowie, nasze mamy przez lata, którzy wypracowywali, nasi przodkowie, my wypracowujemy, myśląc o naszych dzieciach, myśląc o także o sobie, żeby nam się żyło lepiej, a to wypompowywanie trwa już ponad setkę lat przez banki, a jeszcze wcześniej było oczywiście organizowane przez inne podmioty, ale mówimy tutaj o bankach, dlatego że banki dzisiaj są głównym takim podmiotem, który powoduje, że wkręca nas w różne działania, które my nie oceniamy źle, bo nam się wydaje, że tak musi być. Natomiast bez względu na to, czy tak musi być, czy nie, to tak jest, ale my powinniśmy się mieć na baczności i powinniśmy uważać na podstępy i uważać na to, żeby nie stać się zakładnikami banku. Co to znaczy być zakładnikiem banku? No otóż podstawowa rzecz. Jeżeli ktoś bierze, kupuje mieszkanie, nie posiada własnych środków na to, żeby kupić mieszkanie, nie wiadomo dlaczego nie posiada, prawda? To trzeba by się zastanowić, czemu nasi rodzice, którzy pracowali tyle czasu, nie stać było przez tyle czasu naszych rodziców na odłożenie takich pieniędzy albo na zakup mieszkania, żeby nam było łatwiej, tak? Żebyśmy mogli pójść na swoje i potem to samo zrobić dla naszych dzieci. Dlaczego tak się dzieje, że nie stać? No oczywiście ktoś powie, no bo był tam komunizm, był PRL. No dobrze, ale ten komunizm, PRL skończył się już ponad 30 lat temu. Od 30 lat tak naprawdę powinny powstawać całe masy dobrostanu, całe masy ludzi z tak zwanej klasy średniej, którą stać za życia, żeby dzieci wyposażyć, swoje dzieci, albo dać im możliwość wyposażyć nie tylko w edukację, ale także w ten, powiedziałbym, pakiet startowy. Zauważcie, że tak się nie dzieje. Czasem tak, ale najczęściej to wygląda w ten sposób, że młody człowiek już na samym początku drogi
szuka pracy, tak zwanej pracy stałej, po to, żeby uzyskać kredyt i żeby za ten kredyt kupić mieszkanie, żeby mieć gdzie mieszkać, gdzie, żeby móc zawrzeć związek małżeński, czy chociaż bez związku, móc sobie zacząć układać samemu życie, swoje życie osobiste, które jest bardzo ważne, dlatego że najważniejsze dla nas powinno być i do tego dążymy zawsze, jest poczucie szczęścia, posiadanie mieszkania, domu, azylu takiego, gdzie możemy się schronić, gdzie możemy uciec od wszelkich kłopotów, gdzie możemy odpocząć psychicznie, nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. Ale potem my kupujemy to mieszkanie i okazuje się, że teraz musimy się ciągle mieć na baczności. Jesteśmy pod permanentnym stresem, bo wiemy, że jak trochę zejdziemy z tej naszej aktywności, jak chcemy troszeczkę bardziej odpocząć albo rozejrzeć się po świecie, to stracimy pracę. Jak stracimy pracę, to nie stać nas będzie na raty. Jak nie stać nas będzie na raty mieszkania, to wtedy nam zabiorą to mieszkanie. Tak? Czyli pierwsze oszustwo polega na tym, że bank wymusza na tobie pewien rodzaj niewolnictwa, wymusza na nas pewien rodzaj niewolnictwa, wymagając na dzień dobry, aby była, jeżeli chcemy iść po kredyt, bo wie, że na tym rynku po prostu tego majątku dużego dużo nie ma i wszyscy tak naprawdę, jeżeli chcemy kupić mieszkanie, jeżeli rynek mieszkaniowy jest rozbudowany, jeżeli się rozwija, teraz mieszkania idą w górę, domy idą w górę, nieruchomości idą w górę, to musimy się zazwyczaj zadłużyć, czyli wziąć kredyt. No i okazuje się, żeby wziąć kredyt, to preferowane są te osoby, które mają tak zwaną pracę stałą, na umowę o pracę, najlepiej w korporacji i najlepiej, żeby to był już taki termin wypowiedzenia, co najmniej roczny, ten miesięczny, długi. Tak? Po 3 latach termin wypowiedzenia jest 3 miesiące, ale najważniejsze, żeby to była tak zwana umowa na czas nieokreślony o pracę. I my się do tego przyzwyczailiśmy, że taki jest wymóg. Tak? To jest bardzo zły wymóg dla gospodarki, ponieważ to powoduje, że my jesteśmy uzależnieni od pracy, która nam się nie bardzo podoba i szukamy tylko w tym samym segmencie albo w tym samym zakresie takiej pracy, zamiast szukać takiej, która by nam sprawiała przyjemność, która by nas rozwijała. Z drugiej strony pracodawca też nie jest mocno zmotywowany, żeby trzymać pracownika na siłę. Jeżeli rynek pracy by był dynamiczny, jeżeli by się rozwijał tak, jak my się rozwijamy, to rynek pracy działałby dużo swobodniej i nikt by nie miał o to pretensji, bo wszyscy by wiedzieli, że sobie taką pracę znajdą. Wszyscy by byli przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy aktywni, ale nie. Nasza aktywność musi być, jest to aktywność związana z tak zwanym uzależnieniem się, czyli nasza aktywność ma polegać głównie na tym, żebyśmy zachowali pewne status quo, dlatego że zmiana status quo spowoduje dla nas kłopoty. Więc pierwsze oszustwo, takie powiedziałbym systemowe, to polega na tym, że jesteśmy segmentowani, jesteśmy rozgraniczeni przez bank na tych, co mają stałą pracę i na tych, co nie mają. Ci, co nie mają, to mogą sobie nagwizdać, mówiąc szczerze, i szukają tej stałej pracy. Tak? To powoduje, że korporacje, które są zainteresowane tym, żeby związać ze sobą pracownika, bo korporacja jest czymś takim zainteresowana, żeby związać ze sobą, jest naturalnym partnerem dla banku i bankom z korporacjami się znakomicie współpracuje w tym zakresie. Więc mamy taki jakby konglomerat, który powoduje, że kredyt plus ta stała praca, że jesteśmy niewolnikami pewnej korporacji, czyli tak naprawdę cała nasza kreatywność, cała nasza aktywność, wszystkie nasze umiejętności, dobrostan są absorbowane przez korporacje i przez korporacje wykorzystywane. Tak? Nie za bardzo możemy coś dla siebie z tym zrobić i odzwyczajamy się od tego, żeby zadbać o siebie, uzależniamy się jeszcze bardziej. No dobrze. I teraz mamy ten kredyt, jesteśmy szczęśliwi, wzięliśmy kredyt na 25 lat, kredyt hipoteczny, który polega na tym, że wzięliśmy, że w księdze wieczystej jest
wpisana tak zwana gwarancja polegająca na tym, że ta nieruchomość będzie podlegała egzekucji w sytuacji, jakby nam coś nie poszło. Teraz musimy się bardzo pilnować, a nam się wydaje, że biznes banku polega na tym, żeby podpisać z nami tą umowę kredytu i że bank będzie najbardziej zadowolony z tego, że my ten kredyt będziemy spłacać zawsze i będziemy spłacać w terminie. To nieprawda. To nieprawda, od razu mówię. Bank najbardziej jest zadowolony z tego, że nam się, będzie najbardziej zadowolony, gdy nam się nóżka poślizni. Tak? Bank udaje, że jest zupełnie inaczej, ale bank już na etapie podpisywania umowy oszukuje was. Oszukuje was na każdym kroku. No więc w momencie, w którym najpierw są takie warunki, które dokonują pewnej segregacji swojego klienta, banki, które są powszechne, które powinny konkurować, które powinny oferować bardzo różne kredyty, bardzo różne usługi. Wszystkie, zauważcie Państwo, są bardzo podobne są te umowy, bardzo podobne są standardy i to nie wynika z prawa bankowego, tylko wynika z tego, że jest pewien rodzaj takiej, powiedziałbym, kartelowej zmowy bankowej, z czego też sobie nie zdajecie sprawy. Zazwyczaj jak ktoś ma tak zwaną zdolność kredytową, to może wybierać w bankach. Jak ktoś nie ma tej zdolności kredytowej, to nagle się przekonuje, że nie ma zdolności kredytowej w żadnym banku. Tak? Takie niewielkie tylko są delikatne różnice. No więc idziemy potem do banku i z czym się spotykamy? No jest pierwsze oszustwo, spotykamy się z doradcą klienta. Proszę Państwa, to nie jest pracownik, ten pracownik, który tam siedzi, to nie jest doradca klienta, który ani doradca kredytowy, który wam ma coś doradzić, bo to nie jest osoba od doradzenia wam. Osoba od doradzenia wam to byłaby taka osoba, którą byście sami wynajęli, która by wiedziała, że jego poziom zarobku jest uzależniony od tego, czy dobrze wam doradzi, czy tobie dobrze doradzi, czy źle doradzi, czy to, co wam doradzi, przyniesie tobie korzyść, czy nie przyniesie, czy będzie źródłem kłopotów, czy w mniejszym stopniu będzie źródłem kłopotów, prawda? Na tym polegałby dobry doradca, zwyczajny doradca kredytowy, czy doradca klienta. Jeżeli to jest osoba, która bierze pieniądze z banku, to jest to sprzedawca. To jest sprzedawca usługi, który nic wam nie da doradzić, tylko nie ma zadania wam nic doradzać, to jest tylko taka ściema, tylko ma zadanie was przekonać do tej usługi, która jest najbardziej korzystna dla banku i do zawarcia jej w takiej formie, która jest najbardziej korzystna dla banku, co nie znaczy, że jest korzystna dla was. Zazwyczaj jest niekorzystna najbardziej i całe to nawijanie makaronu na uszy przez takie osoby polega tylko i wyłącznie na tym, to jest tak zwana umiejętność gładkiej mowy. To jest taka umiejętność gładkiej mowy, to jest taka, ci sprzedawcy są szkoleni na wielu panelach szkoleniowych, oni są odpowiednio dobierani, oni muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, oni muszą umieć rozmawiać, oni muszą rzeczywiście umieć zakręcić tym klientem, poopowiadać. Chodzi o to, żeby na sam koniec taki sprzedawca dokonał po pierwsze rozróżnienia od tego, czy to jest ten rodzaj klienta, na którym nam zależy, czyli taka osoba, którą chcemy mieć w banku, czy raczej to jest taka osoba, której nie chcemy mieć. Jeżeli uzna, że nie chcemy mieć taka osoba, bo na przykład nie mamy wysokiej zdolności kredytowej tak zwanej, czyli jest duże ryzyko, że w sytuacji, kiedy nam się nóżka poślizgnie, to bank na tym nie zarobi, bo sobie poradzimy z tym problemem, albo w przypadku, gdy podpiszemy umowę, to dla banku rozwiązanie tej umowy będzie kłopotliwe w taki sposób, żeby bank na tym finansowo skorzystał, to taki klient będzie zniechęcany. Nie zawsze wprost. Czasem się powie, no po prostu nie ma pan zdolności kredytowej, a czasem to jest po prostu tak, że nie, to odradzam. To nie, to ja bym tutaj radził jednak, żeby zrobić jakiś inny rodzaj pożyczki, której my nie mamy, żeby zamiast wziąć samochód na kredyt, to wziąć go w leasing. To są takie rzeczy takie odpychające i to widać, że ten bank tym klientem nie jest zainteresowany z jakiegoś powodu. Tak?
Natomiast tym, który jest zainteresowany, to ma zaoferować usługę, która jest najbardziej korzystna dla banku. No i ta usługa to jest tak zwana umowa. Ta umowa to jest umowa adhezyjna, czyli tak zwana umowa przez przystąpienie. My nie możemy negocjować tej umowy. Umowa ma swoją treść, koniec. I albo przystępujemy do tej umowy, albo nie. My możemy rozmawiać o ilości rat, ilości lat, o wysokości kredytu, to wszystko tak. Natomiast nie możemy negocjować umowy. Zazwyczaj nawet wszelkie zabezpieczenia są ustalone, że od takiego pułapu jest takie zabezpieczenie, jest hipoteka, jest weksel, czy jakieś inne są obowiązki. Okazuje się, że jeżeli chcemy zawrzeć umowę, to na samym początku musimy oczywiście jeszcze określić swój wkład własny, czyli my musimy wyłożyć własne pieniądze. Tak? My musimy wyłożyć własne pieniądze, żeby dostać kredyt, albo czyli musimy partycypować w ryzyku tej umowy własnymi środkami. To jest dla banku bardzo ważne, bo jeżeli my partycypujemy z ryzykiem, to wtedy już na samym początku uważamy na to, żeby nie rozwiązać tej umowy, bo stracimy te pieniądze. Nawet jeżeli byśmy to sobie policzyli, jeżeli chcieli się rozmyślić, to pomyślimy sobie, no tak, my się rozmyślimy, ale my już weszliśmy w to z naszymi 20 tysiącami, 30 tysiącami, my je stracimy. Nie możemy tego zrobić. Już dzięki temu bank ma zagwarantowane, że państwo się z tej umowy nie wycofacie, mimo że teoretycznie przynajmniej przez pierwsze 14 dni macie do tego prawa, albo mimo że byście sobie policzyli, że lepiej zerwać tą umowę na początku, bo nagle by was olśniło, i niż robić, niż w to brnąć, tak? Ale weszliście w temat, koniec. No więc podpisujemy taką umowę i bardzo szybko się okazuje, że musicie podpisać także umowę polegającą na zobowiązaniu się do ubezpieczenia tej umowy kredytu. Od razu wam się nawija oczywiście makaron na uszy, że czym jest umowa kredyt? No bank daje wam pieniądze. To jest nieprawda. Ja to już wyjaśniałem. Umowa kredytu jest to usługa finansowa, to nie jest pożyczka. Pożyczka jest wtedy, kiedy bank by wyjął z własnego sejfu 200 tysięcy, tych 200 tysięcy by miał mniej w tym sejfie i wam dał 200 tysięcy, czyli podzielił się tymi środkami. To jest wtedy pożyczka. Wtedy, kiedy wy dzielicie się kimś z środkami, nawet na pewien czas, to udzielacie pożyczki, macie tych środków przez ten pewien czas mniej. I macie ryzyko, że na przykład one nie wrócą, jeżeli ta osoba tych pieniędzy nie odda. Bank takiego ryzyka nie ponosi. Bank daje kredyt, czyli korzysta z takiego uprawnienia wynikającego z prawa bankowego nadpisania środków finansowych na waszym koncie, czyli wykreowania cyfrowego pieniądza, na który natychmiast ma pokrycie w majątku, czyli w zabezpieczeniu. To zabezpieczenie ma swoją wartość, która jest odpowiednia do tych środków, tak? Czyli bank, że tak powiem, jest na zero. I tak naprawdę jedyne, co bank kosztuje, to obsługa tego kredytu, tej usługi, czyli wynagrodzenie dla tych pracowników, ta część czynszu, który płaci, płaci za system, za prąd, za takie tam różne rzeczy, różne elementy, i to jest mniej więcej koszt około 10% każdego kredytu maksimum. Dlatego bank wszystko, co zarobi powyżej tych 10% kredytu, to już jest do przodu. Tak? Więc trzeba sobie z tego zdawać sprawę. No ale już jesteśmy w tym kredycie, wydaje nam się, że to jest pożyczka, to jest kredyt, i bank, potem następna manipulacja to jest ubezpieczenie kredytu. Musicie ubezpieczyć swój kredyt na wszelki wypadek, gdyby coś się stało i nie moglibyście go spłacić. No dobrze, ale jeżeli nie możecie go spłacić, to przecież bank wypowiada wam umowę, tak?
albo wypowiada wam umowę, albo na przykład niestety stała się tragedia, umieracie, to bank, to wy nie macie kłopotu. Jeżeli wypowiada wam umowę, to bank będzie dochodził swoich roszczeń. Więc po co to ubezpieczenie? To jest ubezpieczenie na spłacenie rat, kiedy was nie stać. Czyli to jest takie ubezpieczenie, że to bank otrzymuje środki, pomimo tego, że wy tych środków nie płacicie. Więc kto na tym korzysta? Państwo na tym korzystacie? No nie. Mało tego, z tej umowy wynika, że to bank albo korzysta z tego ubezpieczenia, albo nie korzysta. W zależności jak chce. To nie wy decydujecie, czy skorzystać z tego ubezpieczenia, czy nie. Wczytajcie się w przepisy, tylko to będzie decydował bank, bo to jest ubezpieczenie banku. I to jest jeden z pierwszych oszustw, że bank ubezpiecza sobie spłatę tego kredytu, czyli ubezpiecza sobie taką reasekurację tych wszystkich środków przez inny podmiot finansowy na wasz koszt. Bo wy to będziecie musieli zapłacić za to ubezpieczenie. No i teraz zdradzę taką tajemnicę, że zajmujemy się tymi sprawami długów bankowych od lat, no blisko 7 lat. W sposób masowy, tak? To są tysiące umów, które widzieliśmy, którymi się zajmowaliśmy. To jest kilkanaście tysięcy już teraz spraw sądowych, z którymi mieliśmy do czynienia. No i proszę sobie wyobrazić, że na przestrzeni tylu umów były może ze dwa przypadki, gdzie bank skorzystał z tego ubezpieczenia. Tak rzadko z tego korzysta. Więc jeżeli się rzadko korzysta z jakiejś usługi ubezpieczeniowej, to ona nie może być droga, bo ryzyko po stronie ubezpieczyciela jest bardzo niewielkie. To oznacza, że od tak zwanego wielkiego dzwonu to ubezpieczenie wchodzi w życie, wchodzi w grę, czyli od wielkiego dzwonu ubezpieczyciel płaci. Czyli jeżeli od wielkiego dzwonu ubezpieczyciel płaci i bank o tym wie, to bank powinien sprzedawać to ubezpieczenie bardzo tanio. Na poziomie ubezpieczenia, tak od wielkiego dzwonu, jak nie wiem, ubezpieczenie mieszkania od pożaru, czy domu od uderzenia piorunem, prawda? I to są bardzo tanie ubezpieczenia, mimo że wartość domu jest bardzo wysoka. Dlatego, że one mają bardzo rzadko zastosowanie, bardzo rzadko z tego ubezpieczenia przychodzi skorzystać. Tutaj też bardzo rzadko. To prawie nigdy bank nie korzysta z tych ubezpieczeń, więc one powinny być tanie. One powinny być na poziomie 100 zł, na przykład 200 zł. A tu się okazuje, że ubezpieczenie kredytu na mieszkanie kosztuje na przykład 5 tysięcy albo 8 tysięcy zł. To jest kolejne oszustwo, z którym macie do czynienia. Dlatego, że ono tak zostało wycenione, bo wy nie macie wyjścia, bo musicie podpisać takie ubezpieczenie już na początku, to jest wasz koszt i wy z tym kosztem musicie się liczyć, to wam bank komunikuje od razu. Bez tego ubezpieczenia bank nie pozwoli wam podpisać, nie będzie chciał podpisać umowy kredytu. No musicie ubezpieczyć, to jest osobna umowa. Kiedyś jeszcze to było w umowach kredytu, potem UOKiK tego zabronił, sądy zaczęły wynajdywać to jako klauzule abuzywne, więc teraz mamy osobną umowę, którą musicie podpisać, umowę ubezpieczenia kredytu, ale na warunkach, które przedstawi wam bank. Nie możecie sobie przynieść takiej umowy ubezpieczenia kredytu, nie możecie sobie znaleźć ubezpieczyciela najtańszego, tylko bank wam podsunie tego ubezpieczyciela, którego chce wam podsunąć. I musicie zapłacić te 5 tysięcy, 6, 4, 8. Mimo że to jest tanie ubezpieczenie, dlaczego to tak funkcjonuje? Otóż te oczywiście 8 tysięcy, wszystko jest w porządku, wędrują jako wynagrodzenie do ubezpieczyciela. Tak, to jest ten koszt kredytu bardzo drogi. To koszt ubezpieczenia, bardzo drogiego ubezpieczenia, przyznajmy. Natomiast potem zaszumiało, zahuczało ubezpieczyciela i ubezpieczyciel zupełnie inną ręką, na inne konto, zbiorczo
Wypłacę bankowi prowizję za zawarty kontrakt, która to prowizja ma wartość 90% albo 95% tej wartości ubezpieczenia, te ubezpieczenia, które zapłaciliście. Czyli bank pobiera od Was na przykład 6 tysięcy złotych za ubezpieczenie, płaci to 6 tysięcy do ubezpieczyciela, tego, który tam jest rekomendowany, inaczej jest Wam podkładany przez bank, bo innego nie możecie skorzystać. Ubezpieczyciel z tych 6 tysięcy zostawia sobie 200 zł albo 300 zł, a resztę oddaje bankowi zupełnie innym kanałem, te 5700, jako prowizję od sprzedaży ubezpieczenia. Bo gdyby nie bank, to nikt by tego ubezpieczenia po prostu nie kupił. I bank już w momencie podpisania przez Was takiej umowy kredytu hipotecznego, na dzień dobry zarabia, to on Wam da, miał Wam dać pieniądze, ale to on na dzień dobry zarabia te, z tego przykładu, 5700. To jest podstęp banku i Wy temu podstępowi ulegacie. Potem Wam się wydaje, że macie to ubezpieczenie. No tak, ale jeżeli jest takie ubezpieczenie, to przejdźmy do tego, co się dzieje w tej sytuacji, kiedy mamy właśnie śmierć ubezpieczonego. Kiedy kontrahent, który wziął kredyt, umiera. Bank natychmiast zaczyna atakować rodzinę. Mimo że nie było żadnych zaległości w umowie, mimo że dana osoba, umowa nie została wypowiedziana, czyli nie powstał żaden dług, żadne roszczenie wymagalne przed śmiercią kredytobiorcy. Jesteśmy osobami fizycznymi, jesteśmy ludźmi. Ludzie mają to do siebie, że mają taką przypadłość, że umierają zawsze. Wszyscy umrzemy, każdy z nas. Nie znamy tego momentu, kiedy umrzemy. Może to być wcześniej, później, może być nagle, może być to na starość, nieistotne. Jeżeli na starość, no to bank Wam nie udzieli, spodziewając się, że to może rychło nastąpić, nie udzieli takiego kredytu. Natomiast jeżeli coś nastąpi wcześniej, to po prostu taka umowa kredytu jest zerwana. Zerwana, wygasa. Natychmiast wygasa i nie ma żadnego roszczenia ze strony banku. Dlaczego? Bo nie może być roszczenia do nieboszczyka. Mało tego, jako że nie było wymagalnego roszczenia w momencie śmierci tego człowieka, nie ma też roszczenia do rodziny, bo nie ma długu. Długu w Polsce nie płaci zmarły. Tak? Od tego właśnie było ubezpieczenie. Bank od tego się ubezpieczał, żeby w takiej sytuacji, na taką okoliczność, ten kredyt został spłacony przez podmiot, który dokonał reasekuracji, czyli ubezpieczyciela. No ale jak powiedzieliśmy, bank nie zwraca się do tego ubezpieczyciela, bo czym częściej by się zwracał, tym ten kredyt, to ubezpieczenie musiałoby być droższe. Jeżeli by było droższe, no to tym samym więcej by musiało zostawać w ręku ubezpieczyciela, a mniejszą prowizję za sprzedaż by dostawał bank, co się bankowi nie opłaca. Bankowi się opłaca robić coś innego, to jest kolejne oszustwo. Kontaktuje się z rodziną. Kontaktuje się z rodziną i wmawia Wam, rodzinie osoby zmarłej, że oto jest kredyt przerwany, oto jest dług i ten dług trzeba zapłacić. Wzywa taki bank, osoba, która jest po stresie, straciła osobę bliską, dowiaduje się, że tamta osoba była zadłużona, bank informuje i kazuje podpisywać zobowiązanie, że przejmujemy ten dług, czyli wchodzimy w prawa nieboszczyka. Tak? I to jest kolejne nadużycie. Nigdy tego nie róbmy, dlatego że jeżeli nie wejdziemy w prawa nieboszczyka, bank nie ma żadnego roszczenia. To znaczy on będzie udawał, że ma. On będzie wywoływał sprawy spadkowe, on będzie występował z takim roszczeniem nawet sądowym, ale możemy się przed tym obronić, bo racja jest po naszej stronie. Natomiast jeżeli my się zobowiązujemy, że my wchodzimy w ten kredyt,
w zamian za osobę zmarłą, za zgodą banku, oczywiście bank nas do tego namówi, no to my przejmujemy ten obowiązek, którego przejąć nie musieliśmy. Obowiązek płacenia za długi nieboszczyka przez spadkobiercę jest wtedy, kiedy roszczenie przed śmiercią osoby spadkodawcy było wymagalne, czyli kiedy to roszczenie było na stole, kiedy na przykład kredyt został wypowiedziany wcześniej, to wypowiedziany skutecznie i taka osoba musiała to, była zobowiązana już zapłacić jednorazowo wszystko, a nie dlatego, że wygasła umowa ze względu na śmierć kontrahenta. Jakikolwiek kontrahent jest z wami, ma podpisaną z wami umowę na jakąkolwiek usługę, to jeżeli jest to osoba fizyczna, to ze śmiercią tej osoby fizycznej niestety, ale kontrakt wygasa, ulega rozwiązaniu i już nic nie możemy formalnie zrobić. Możemy co najwyżej poprosić właśnie rodzinę, bliskich, czy firma, która funkcjonuje albo funkcjonowała w otoczeniu, żeby wzięła na siebie pewien rodzaj odpowiedzialności, ale to jest ich tylko dobra wola. Dlatego, że tej sukcesji zerwanego kontraktu nie ma. Nie ma automatycznego wejścia w kontrakt zamiast nieboszczyka. Trzeba o tym jasno powiedzieć. I to jest kolejne oszustwo, które było. Ja o tym zresztą powiem jeszcze, specjalny program temu poświęcę. Przybliżę to, opowiem o leasingach. Oszustwo banku polega na tym też, że bank wmawia wam, że musicie zapłacić kredyt. Inaczej, na przykład wmawia wam, że bez względu na to, czy wam doręczy wypowiedzenie umowy kredytu, czy wam nie doręczy wypowiedzenia umowy kredytu, to w sytuacji, jak przestaliście płacić raty z jakiegoś powodu, to sama decyzja banku o wypowiedzenie kredytu jest dla was wiążąca i musicie go zapłacić. To jest nieprawda. Bank ma obowiązek, kiedy podejmuje decyzję wypowiedzenia umowy kredytu, ma obowiązek tą umowę kredytu doręczyć. Jeżeli nie doręczy, czyli nie zawiadomi formalnie, nie doręczy samemu zainteresowanemu, to ta umowa kredytu nie została wypowiedziana skutecznie. Samo wysłanie przez bank umowy kredytu na jakiś tam adres, to nie jest doręczenie. Nawet jeżeli jest to napisane w umowie o kredyt, że doręczenie, że trzeba podawać tam nowy adres, bo inaczej doręczenie będzie uznane za skuteczne. Nie, to jest tak zwana klauzula abuzywna. Bank jest potężną instytucją, dobrze zorganizowaną, finansowo nie ma żadnych kłopotów na tyle, że jest w stanie, nawet jeżeli trzeba, wysłać kuriera, pracownika osobistego, który pojedzie, znajdzie tego kredytobiorcę, tego dłużnika i jemu doręczy to wypowiedzenie. Tak? Tylko bankom się tego nie chce robić. Jeżeli się nie chce robić, to my możemy się bronić i wykorzystujmy takie sytuacje. I ja też będę o tym szerzej mówił, jak postępować z bankiem w sytuacji, kiedy już idzie na udry. Kolejna manipulacja, z którą mamy do czynienia i na którą teraz bardzo mocno musicie uważać ze strony banków, to jest manipulacja polegająca na tym, że bank wysyła wam wypowiedzenie, w którym mówi, że to jest wypowiedzenie, otrzymujecie coś, co jest wypowiedzeniem, ale to wypowiedzenie nie jest skuteczne w sytuacji, kiedy w ciągu 7 dni zapłacimy. Tak? No więc, a jak zapłacimy w ciągu 8 dni? To jak to jest? Skuteczne czy nieskuteczne? Czy bank będzie taki zasadniczy, że to wypowiedzenie jest mimo wszystko skuteczne, czy nie? A jeżeli skuteczne, to z jakim dniem jest skuteczne? Z tym dniem, że co minęło 7 dni? Od którego momentu? Czy nie minęło? Tak? To jest kolejna manipulacja. Takie wypowiedzenie jest po prostu nieważne. Takie warunkowe jest wypowiedzenie nieważne i można to wykorzystać. Dalej, tak zwana sekurytyzacja. Bank często informuje, że jeżeli państwo nie zapłacicie, to wam wejdzie na to sprzeda do windykatora i się strasznie tego boimy. No więc nie bójmy się. Dużo łatwiej jest walczyć z windykatorem niż z bankiem, bo bank jest tak zwanym dłużnikiem pierwotnym. Tam są wszelkie dokumenty, on zna tą sprawę i trudniej jest walczyć z bankiem. Natomiast z windykatorem jest dużo łatwiej, ponieważ następuje cesja, przy której jest mnóstwo błędów, a potem windykator postępuje w sposób absolutnie szalony,
jeżeli chodzi o przepisy prawa, tylko tyle, że to się udaje, bo absolutnie nieprzygotowani do takich procesów są sami sędziowie i windykator to wykorzystuje. I windykator na przykład wysyła wezwania do zapłaty. Jeżeli ja, którąkolwiek z Państwa, wyślę wezwanie do zapłaty, bo powiem, że nabyłem właśnie wierzytelność z banku, to się pukniecie w głowę. Panie Paron, co Pan opowiadasz? Tak? To weź Pan, przyślij dokładnie dokumenty, że Pan nabyłeś tą wierzytelność, bo inaczej nie ma o czym gadać. I tak powinniście postępować do każdego, kto się do Was zwróci. Bo wystarczy, okazuje się, że firma się nazywa windykacyjna, że jest fundusz sekurytyzacyjny, nazywa się KRUK, EOS. Wcześniej jeszcze działał GetBack bardzo mocno. Ultimo. I już Wy mu wierzycie, że już jesteście mu winni pieniądze. Otóż to jest oszustwo. To jest oszustwo. Jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek roszczenie, najpierw to roszczenie powinien udokumentować, przedstawić całość akt. To ma roszczenie. A nie, że wyzwania i nakręca sytuację. To jest oszustwo. To, że ktoś twierdzi, że nabył wierzytelność, to jeszcze nabył skutecznie, to tylko on tak twierdzi. Proszę nie płacić. Proszę nie dać się wkręcać i proszę się nie dać przestraszyć. To jest kolejna manipulacja firm windykacyjnych, które podają, zachowują się tak, jakby były komornikami. Firmy windykacyjne są to firmy prywatne. Są to instytucje finansowe, bardzo często obsługujące fundusze sekurytyzacyjne, ale nie zawsze. Czasem to są po prostu jakieś tam spółeczki z o.o. albo spółki akcyjne, które zajmują się czym? Manipulacją. Zawodowo zajmują się manipulacją, czyli wkręcania człowieka w długi, których nie ma albo których nie mają dobrze udokumentowanych. To są ludzie, którzy korzystają na naiwności ludzkiej, na naiwności. Ja o oszustwach firm windykacyjnych i manipulacjach w ogóle na tym wywieraniu wpływu jeszcze powiem w następnym materiale. Natomiast trzeba nie dajcie się namawiać na nie dajcie się przestraszyć, że firma windykacyjna jak napisze list, to Wam wejdzie na konto, bo to nie jest komornik. Firma windykacyjna nie dokonuje żadnych egzekucji, nie ma prawa. Windykator nie ma prawa Wam wejść do domu. Wzywacie policję. Windykator nie ma prawa podejmować żadnych działań przeciwko Wam. Nie ma prawa, jeżeli by windykator wszedł do domu i na dole leżała Wasza góra pieniędzy i by wziął chociaż złotówkę, to jest złodziejem. To jest złodziejem. Windykator nie ma do tego prawa. Windykator nie ma prawa Was nękać i dzwonić. Takie nękanie my przecinamy natychmiast. Mówimy: odbierasz telefon, ktoś się pyta, dzwoni do mnie, a się pyta, do kogo dzwoni. To znaczy, że nie jest to mój przyjaciel, nie jest mój kolega, ja z tą osobą nie chcę. Mówię: pomyłka, i się wyłącza. I tylko tak postępuje. To są manipulacje. Manipulacje, kiedy windykator podaje się za komornika. Manipulacją jest, kiedy windykator mówi o wejściu na hipotekę. No, żeby wejść na hipotekę, to najpierw trzeba wygrać proces sądowy, a my, anuluj dług, tutaj Ci w tym na pewno pomożemy, żeby nie wygrał. I w większości przypadków nie wygrywa. W przeważającej większości przypadków, jeżeli jesteśmy po stronie tak zwanego dłużnika, to windykator przegrywa. 95% takich spraw windykator przegrywa, albo jeszcze jest to odsetek dużo większy. My generalnie się cieszymy, jak już w sprawę wchodzi windykator, bo oni są przygotowani do osób podatnych, przygotowani są na osoby, które się nie znają na prawie, które ulegają manipulacji, natomiast nie są przygotowani do działań w konfrontacji z prawnikami, którzy się znają na tych sprawach. No i nie dawajcie się wkręcić w żadne ugody i żadne zobowiązania. Jeżeli przychodzi list i namawia do ugody, nigdy takiej ugody nie podpisujcie i nigdy jej nie wysyłajcie. To Wam nie pomoże. To nie są ludzie, którzy chcą zadbać o Wasze finanse. To są ludzie, którzy chcą Was oszukać. I mówmy to otwartym tekstem. Windykatorzy zawodowo zajmują się masowym oszukiwaniem ludzi. Na tym praca ich polega. Chcą Was oszukać, więc nie dajcie się oszukać, nie podpisujcie żadnych, nie płaćcie żadnych środków
Bo pierwsza płata to tam wam pod, będziecie zapłacicie 50% mniej. Jeżeli zapłacicie cokolwiek, to uznaliście dług, a ten dług mógł być już dawno przedawniony. To są tylko przykłady oszustw. Ja jeszcze je będę szczegółowo omawiał w kolejnych panelach, w kolejnych wideo. Ja tylko powiem tak, jeżeli cokolwiek otrzymujecie z firmy windykacyjnej, nigdy nie reagujcie tak, jak ta firma windykacyjna od was, jak firma windykacyjna żąda. Jeżeli cokolwiek otrzymujecie polecone z banku, 5 razy się zastanówcie, zanim ten polecony odbierzecie, bo jeżeli nie czekacie na kartę kredytową, nie czekacie na coś, o co prosiliście, to być może jest to wypowiedzenie kredytu. Ja o tym jeszcze będę mówił szczegółowo. To są takie, powiedziałbym, abecadło, żeby zadbać o swoje finanse w trudnych czasach, czyli nie dać się oszukać, nie dać się wkręcić, nie dać się przerobić podstępem na szaro, bo jak się dacie na początku podstępem przerobić na szaro, to później trudniej to odkręcić. To nie znaczy, że to jest niemożliwe, ale jest dużo trudniej działać prawnikom. Zapraszam na anuluj-dluk.pl, na portal, tam będziemy publikować. Zapraszam do na nasz kanał. Zapraszam do polubienia naszej strony i do subskrypcji kanału. Będę w kolejnych wideo wyjaśniał za każdym razem coraz bardziej chyba szczegółowo wszystkie arkana, wszystkie tajemnice, jak bronić się i jak sobie radzić z atakiem podmiotów finansowych, zwłaszcza w trudnych czasach. Tomasz Parol, anulujdług.pl, anulujmandat.pl, Fundacja Anioły Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.